Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nad tekstami związanymi z uroczystością Bożego Ciała. W Polsce ta uroczystość i w Kościele Powszechnym wypada w czwartek, natomiast w Kościele Amerykańskim w Stanach Zjednoczonych przeniesiona jest ona na niedzielę. I dzisiaj przed mikrofonami ksiądz Maciej Gale, Anna Harmata i Roman Harmata. Na tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, mamy na początku przygotowany tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Mamy to właśnie wspomnienie, że Pan Bóg poprzez Mojżesza wyprowadził lud na pustyni i karmił go manną, ale miało to cel, aby, jak mówi Bóg, utrapić, wypróbować i poznać, co jest w sercu tego ludu, czy strzeże jego nakazu i czy nie. Ale jednocześnie Pan Bóg wskazuje, że czyni to również po to, aby pokazać, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I ten tekst również przytoczył Jezus, kiedy był kuszony na pustyni, a więc również mamy ten fragment. I to też również jest te 40 dni, ten symboliczny znak, że w jaki sposób dotyczy to każdego z nas, dotyczy to naszej duchowej podróży, jeśli chodzi właśnie o to, aby samemu również zobaczyć, co w tym naszym sercu jest, czy ono służy Panu Bogu, czy też idzie swoją własną drogą. No i to jest związane również z tym, czy wierzymy w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy też nie. Jaką mamy postawę wobec tego najświętszego faktu, który no, jest dla nas najcenniejszy w Kościele katolickim. Ja tylko chciałam dodać, że te 40 dni tego przygotowania do oczyszczenia to jest też czas przygotowania poprzez czytania w liturgii Kościoła. Ostatnio czytaliśmy, że Pan Bóg przygotowuje mądrość, a mądrość można zdobyć, można się przybliżyć poprzez oczyszczenie. I to tak wszystko pięknie łączy się, no jak wszystko w Kościele jest cudownie połączone i wszystko jest pięknie wyjaśniane przez Słowo Boże. Także ten czas oczekiwania jest też potrzebny, aby przyjąć i zachwycić się bóstwem, które dzisiaj przyjmujemy jako uroczystość ciała i krwi Pana Jezusa. Tylko myślę, musimy też powiedzieć, z czego to oczyszczenie, nie? Bo to też trzeba będzie doprecyzować. Ale myślę sobie, że tak przysłuchując się wam, i owszem, że to pierwsze czytanie już jest takim obrazem tego, kim Chrystus sam jest, czyli pokarmem na życie wieczne, prawda? To już nie jest ta manna, która była czasowym pokarmem, ale tu jest pokarm, który daje życie wieczne, a więc coś kompletnie przerastające naszą świadomość, naszą wyobraźnię. Myślę sobie dzisiaj, że warto nam w ten dzień, żeby cokolwiek zrozumieć z sakramentu Eucharystii, to warto nam sobie w Dzień Bożego Ciała dosłownie i w całej prawdzie uświadomić jedną sprawę, mianowicie jak ważna jest wiara w życie wieczne. To jest kwestia fundamentalna, bo jeżeli ta nie jest ustawiona w nas, to nie ma co w ogóle mówić o jakiejkolwiek wierze w Eucharystię. Ja dlatego sobie myślę, że to, co się dzieje u nas tutaj, przynajmniej w Kościele w Stanach Zjednoczonych, bo w tym wymiarze tu się poruszamy i mówimy, więc nie chcemy tu całego świata dotykać. Ale tu jakoś żyjemy, tu jesteśmy, więc problemami tego Kościoła w naturalny sposób żyjemy. Również naszej lokalnej wspólnoty. To zresztą skądinąd bardzo słuszna inicjatywa Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych o odnowie eucharystycznej, która jest przewidziana na 3 kolejne lata, aby w ludziach wzbudzić wiarę w realną, rzeczywistą obecność Pana Jezusa Chrystusa ciałem, bóstwem i duszą w Najświętszym Ciele i Najdroższej swojej krwi. Realnie, rzeczywiście, substancjalnie obecny Bóg. Nie pamiątka, nie wspomnienie, realnie, rzeczywiście obecny Bóg pod znakiem oczywiście sakramentu, czyli chleba i wina. Jest to o tyle ważne, że no, biskupi jakby postawieni czy skonfrontowani ze swego czasu zrobioną ankietą, no stanęli z dosyć taką, powiedziałbym, no nieciekawą sytuacją, która pokazywała, że ponad 70% amerykańskich katolików nie wierzy w obecność Jezusa w Eucharystii. Tylko znowu, to był ciekawy głos arcybiskupa Tomasza Węskiego z Miami na Florydzie, który troszkę to doprecyzował, bo ponoć w tej ankiecie, ja jej sam nie czytałem osobiście, ale mówi arcybiskup Węski, więc na pewno ma tu rację, a jest ekspertem w tym temacie. Pytanie zadano o aktualną obecność Jezusa. Pytanie po angielsku brzmiało: Do you believe in actual presence? Aktualną obecność, not real.
rzeczywistą. I wydaje mi się, że ludzie odpowiedzieli nie, tylko z tego względu, mam taką nadzieję, ciągle tym żyję, że nie rozumieli do końca, o co chodzi w słowie aktualnym. Nigdy takie słowo nawet w kaznodziejstwie nie było używane. Skąd nagle pojawiło się w pytaniu o taką specyficzną sprawę? Lepiej było użyć rzeczywistą obecność. Wydaje mi się wtedy, że więcej ludzi odpowiedziało pozytywnie. W każdym bądź razie, jakakolwiek jest historia, spotykamy się jednak z niewiarą ludzi. Więc my musimy dzisiaj sobie tutaj powiedzieć, że podstawową sprawą jest kwestia wiary w życie wieczne. Tak jak obiecywał nam Pan Jezus. Bo Eucharystia została nam dana jako pokarm na życie wieczne. Co mówi Jezus w Ewangelii? Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To jest bardzo konkretne zapewnienie. Więc teraz, jaki obraz życia wiecznego my w sobie nosimy? Więc spróbujmy się z tym skonfrontować. Niektórzy chrześcijanie, nawet ci współcześni, ja rozmawiam przecież też z ludźmi, wy rozmawiacie z ludźmi, dla mnie jest zadziwiające, że tak trochę wierzą w życie wieczne, a trochę nie wierzą. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale trudno im jest uwierzyć, jak ja widzę, w życie wieczne dosłownie. Oni są skłonni przyjmować jakąś taką bliżej niesprecyzowaną możliwość, że człowiek jakoś po śmierci przetrwa. W jakiś sposób będzie egzystował. Drugi błąd, który bardzo też widać, w równym stopniu świadczy o niedowiarstwie, to jest to, że my często myślimy, że życie wieczne należy się każdemu, kto uczciwie żyje, czy przeżyje życie. Znowu, to jest to, o czym mówił wiele razy papież Franciszek, przed czym przestrzegali poprzedni papieże również, a dzisiaj wydaje się, Kościół katolicki jest tego pełny. I chcę to powiedzieć z trwogą w sercu, bo również katolicy, śmiem twierdzić, w naszych ławkach, większość z nich tak myśli, zarażeni są herezją pelagianizmu. To jest heretyckie myślenie, które niestety kwitnie w Kościele i w wielu wypadkach jest podtrzymywane przez kaznodziejów. Jakby sami przez oni w to wierzyli. Dziś moglibyśmy to nazwać semipelagianizmem. Polega to na tym, że tak naprawdę ja zbawiam się mocą swoich dobrych uczynków, swojej pracy. I jeżeli dobrze, uczciwie przeżyję życie, to naturalną nagrodą jest życie wieczne. Znaczy, może nawet nie tyle nagrodą w tym układzie, konsekwencją, czyli ono mi się wtedy należy z mandatu. Tak jakby, nie wiem, studentowi uniwersytetu należał się tytuł magistra po przejściu 5-6-letnich studiów i pozytywnym złożeniu, napisaniu pracy, rozprawy, prawda, i obronieniu jej. Coś, co mi się należy. No nieprawda. Błąd. Bardzo potężny błąd. To nie jest katolickie myślenie i trzeba o tym nam powiedzieć. Życie wieczne, uświadommy to sobie, moi drodzy, dzisiaj, szczególnie w to święto mocno, jest absolutnym darem. Kropka. Absolutny dar. Dar. Po prostu Bóg kocha człowieka tak niewyobrażalnie, czytania poprzedzające ten tydzień w tygodniu i prowadzące nas do niedzieli dzisiaj, nam o tym mówimy. Zresztą najpotężniej powiedziała nam o tym poprzednia niedziela Trójcy Świętej, że Bóg posłał na świat swojego Syna. Nie po to, żeby ten świat potępił, ale żeby go zbawił. Czyli co Bóg Ojciec robi? Miłości. Jest tak potężna miłość Boga Ojca do nas, do swoich dzieci, że postanawia posłać swojego Syna, który znowu właśnie w tej miłości ojcowskiej, posłuszny tej miłości, w tej relacji, daje życie światu i daje je w obfitości. Po to przyszedł, sam mówi, Jan 10:10. Potężna sprawa. Bóg kocha nas niewyobrażalnie i więcej niż by to było, wynikało z faktu, że stworzył nas ludźmi. Więc obietnica życia wiecznego nie jest zawarta w fakcie, że my jesteśmy ludźmi, ale ona jest zawarta w fakcie tej Bożej miłości, jaką Bóg okazał na krzyżu w osobie Jezusa Chrystusa. Ona nie jest na mocy faktu, że nas stworzył ludźmi, tylko zawarta jest w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego życie polega na czymś więcej niż tylko na tym, żeby po prostu jakoś tam dobrze przeżyć dni, żeby się one tutaj jakoś na ziemi wypełniły w jakiś taki sposób. Nie o to chodzi. Życie jest czymś więcej. Ksiądz Blachnicki kiedyś wypowiadał do nas, studentów, taką sentencję, że dobrzy ludzie nie wchodzą do nieba. Do nieba wchodzą ludzie święci. A świętość to doskonała miłość. Miłość, która jest oparta na prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. I tutaj święty Paweł, prawda, mówi nam bardzo wyraźnie, że jesteśmy włączeni w Kościół jako ciało, dlatego właśnie, że spożywamy ten chleb i ten kielich. Przeczytajmy właśnie ten tekst. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego kielicha. A więc widzimy tutaj tę wspólnotę Kościoła, widzimy tę jedność. Ale teraz znowu, to co tutaj mówisz, przyrównanie do kwestii, która już tu padła, manny z pierwszego czytania. Znowu, manna to też nie był znak jakiegoś zwykłego pokarmu na pustyni, tylko to był znak potężnej opieki Bożej, żeby Izrael zobaczył. To nie jest zwykły pokarm. Manna była zapowiedzią, bardziej symbolem opieki Bożej, że Bóg nad nami po prostu czuwa,
że On z nami jest, czyli stanowiła szczególny znak opieki Boga nad ludźmi. Sam Bóg wziął sprawę po prostu w swoje ręce do prowadzenia ich do ziemi obiecanej. Czyli ona w fizyczny sposób zaspokajała ten głód, nie? A tutaj Pan Jezus już to czyni w całkowicie innym wymiarze. Ale nam trzeba się otwierać na dary Boże. Co robi Chrystus? Przecież On też prowadzi nas do ziemi obiecanej, prawda? Ale to już jest inna ziemia obiecana. I co jest naszą ziemią obiecaną? Niebo. No dokładnie. My tam dożymy. Wiekuiste zanurzenie w Bożej miłości. To jest niebo. Wiekuiste zanurzenie w Bożej miłości. Ale do tej ziemi, tu już to Pani Ania powiedziała i teraz to trzeba doprecyzować. Do tej ziemi nie idzie się przez pokonywanie kilometrów. No nie o to chodzi. Ta pielgrzymka już wygląda inaczej. Ale do tej ziemi idzie się poprzez raz zrzucanie z siebie grzechu. Jeżeli mówimy o oczyszczeniu, to jest to. Zrzucanie z siebie grzechu. A dwa, to nieustanne, radosne poddawanie się woli Bożej w moim życiu. Zrzucanie grzechu i poddawanie się woli Bożej, a tym samym coraz większe otwieranie się po prostu na obecność Bożej miłości w nas, która jest w nas. Oczywiście bez specjalnej pomocy Bożej to nawet na tę drogę się wejść nie da, co dopiero nią iść. Więc tu mówimy, zobaczcie, jakby wracamy do początku, do źródła, czyli do łaski. Wszystko jest łaską. Na tę drogę wchodzi się przez co? Wchodzi się przez sakrament chrztu. Bo on nas wszczepia w ten winną latorość, nie? My jak latorość, no a tu wino, nie? Czyli tam jesteśmy. Żeby tą drogą dążyć, no to trzeba się nam wzmacniać ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo on z jasnością już się jaśniej chyba nie da powiedzieć, że jak ważne jest to korzystanie z tego Bożego pokarmu, że to jest sprawa najwyższej wagi, mówi nam krótko. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. A już myślę, że jaśniej się po prostu powiedzieć tego nie da. No jest ten pokarm właśnie na tą drogę, którą nam Pan Bóg daje. Znając naszą słabość, znając też potrzebę, po prostu potrzeba tego pokarmu na drogę. Daje nam pokarm, daje nam samego siebie. Ale z drugiej strony święty Paweł przestrzega, i tu bym chciała przeczytać z pierwszego listu do Koryntian. Dlatego kto spożywa chleb i pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pańskiej. Jest to też przestroga, abyśmy z jak największą czcią przyjmowali Pana Jezusa. Do tego wymagane jest to właśnie przygotowanie, ponieważ jest to sam Bóg, ciało, krew, dusza i bóstwa przychodzi do naszego serca. Jest to nie do ogarnięcia, a jednak Bóg nam się daje. Dlatego potrzeba też tej świadomości, tego zrozumienia, że to jest Bóg, który przychodzi do mnie. To nawet nie świadomości, tylko to, co powiedzieliśmy na początku, bo wracamy do punktu wyjścia, wiary. Ale ja nie uwierzę w to, że tu jest przede mną Bóg, jeżeli nie będę miał konkretnej wiary w to, że jest życie wieczne. Bo ta sprawa pokarmu, która ma mnie uczynić Bogiem, koniec końców, ona mnie tam prowadzi. Bo stajemy się... A tym, co jemy, nie? Tak, coś jest tu na rzeczy, to w bardzo konkretny sposób, jeśli mówimy o Eucharystii. Stajemy się samym Chrystusem. To jest jakby budulec naszego tego nowego człowieka, odrodzonego w Jezusie Chrystusie. Ale to się tu wszystko zaczyna, to cośmy powiedzieli. Tylko znowu, motywem tego, źródłem przewodnim jest fundamentalna wiara w to, że jest życie wieczne. Jeżeli jej nie ma, to jak ja mam w ogóle z tego pokarmu korzystać? To jest coś absurdem, dlatego, moi drodzy, ja sobie myślę, że tam właśnie w tej konfrontacji z Panem Jezusem wielu, którzy powiedzieli Mu, nie możemy Cię słuchać, jest to dla nas za trudne i tak dalej, wydaje mi się, nie było po prostu tej podstawy. Może wśród nich było wielu saduceuszów. Dzisiaj też jest wielu saduceuszów, również wśród katolików. I dlatego trzeba tą wiarę rozwijać i szczególnie w niedzielę, kiedy jest Dzień Bożego Ciała, Dzień Procesji Bożego Ciała, abyśmy w tej procesji wzięli udział, uczestniczyli, bo to Pan Bóg zagrody nasze widzieć przychodzi. Idzie do nas, idzie nas spotkać, dlatego wyjdźmy Mu na spotkanie właśnie poprzez procesję i uczestniczmy i głośmy właśnie, kim jest Pan Jezus w Najświętszym Ciele dla nas. To taki bardzo konkretny manifest też naszej wiary, ale bardziej mi się wydaje postawy wdzięczności, pokornej takiej postawy wdzięczności. W pierwszym rzędzie Eucharystia jest dziękczynieniem, więc ona też nas wzywa do postawy dziękczynienia za tę cichą, pokorną, nieustanną obecność Boga Wszechrzeczy wśród nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Za to podziękujmy najbardziej, że On jest, mimo naszych grzechów, ciągle z nami jest. Dlatego zapraszamy Was wszystkich do świętej Pryscyli na godzinę 2 po południu, 14:00 wojskowy czas. Rozpoczniemy procesję uroczystą do 4 ołtarzy, da Bóg, pogoda dopisze wszystko. I będziemy chcieli oddać cześć Bogu, pójść właśnie przede wszystkim w postawie wdzięczności. Nie manifestując, prawda, coś tylko i wyłącznie z tradycji, bo tak nam kazano czy nas nauczono, ale z przekonania, z ogromnej wiary w to, że życie dla ludzi wierzących nigdy się nie kończy, ono się zmienia i że życie to coś więcej niż to, co tu i teraz w
widzimy i czego doświadczamy, bo jesteśmy ludźmi poranka zmartwychwstania, jak mówił święty Jan Paweł II, a naszą pieśnią jest Alleluja. Wierzymy w życie wieczne. Po to Bóg posłał z miłości swojego Syna, żebyśmy byli tam, gdzie On teraz jest. Niech ta postawa nam w tej procesji towarzyszy. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy za uwagę. Niech wszystkim nam dobry Bóg błogosławi. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Żegnamy Państwa. Szczęść Boże. Szczęść Boże.